mama, cześć. Mam tutaj list do rodziców z przedszkola. List do rodziców z przedszkola? Nie brzmi to dobrze. No, proszę, tutaj jest napisane, pani Wróblewska, no weź, weź. Julian? Nie brzmi to dobrze. Czyżbyś znów coś przeskrobał, Julian? Absolutnie, absolutnie. Tym razem zupełnie nie, obiecuję. No dobrze, pokaż mi tutaj, co tutaj jest. O kurczę, co to wszystko takie zamazane? Ledwo da się przeczytać, ledwo widzę. Serdecznie zapraszamy na ognisko w przedszkolu? Dziś wieczór? Ileś ty miał ten list, Julian? No właśnie, trochę mi się zapomniało o nim. Chyba z 2 tygodnie go nosiłem w plecaku. Sorry. No, miałem wcześniej, ale coś mi wypadło z głowy, wiesz? O matko, no to wiele tłumaczy. No to będzie trzeba spontanicznie się przyszykować. No dobra, no to mam pomysł. Dzieciaki, chodźcie na dół. Julian, Hania, Ema. O matko, kurczę. Idę już, idę. No mamo, ledwo wszedłem na górę. Co mamo, co się dzieje? Co jest? Słuchajcie, mam dla was coś naprawdę super. Idziemy dzisiaj na ognisko do przedszkola Juliana. Co wy na to? Każdy będzie miał zadanie do wypełnienia, bo mamy bardzo mało czasu. Julian, ty musisz przygotować coś dobrego na ognisko. Jakieś pieczywo, do roboty. Wiecie, ja zrobię najlepsze ciasto. Nikt jeszcze nie zrobił takiego ciasta. Na pewno mi się uda. A mama, a mogę zrobić na przykład jakieś dekoracje? A ja co mogę zrobić? Ja nic nie potrafię zrobić. Wezmę ze sobą moją lalkę. Mamo, mamo, co powiesz? Weź spróbuj. No, wygląda super. Ojejku, ogo niedobre. Smakuje mega ohydnie i słono. Ale Julian, proszę cię, przecież nie można tego jeść. Musi być upieczone, nie można jeść surowego ciasta. To dlatego źle smakuje. Okej, a mamo, a wiesz co, jeśli dzieci się tym potrują, nie mogłabyś powiedzieć, że to ty to przygotowałaś, żeby dzieci potem nie miały mi za złe w przedszkolu, co? Mogłabyś? Uznam, że tego nie słyszałam, Julian. Oj, dobra, dobra, już, okej, dobra. No to dalej, gotowi? Mama, mama, zobacz, ale jestem zmęczona, ale udało mi się. No dobra, to co? Wszyscy się zbieramy. Gdzie jest Ema? Jestem już prawie gotowa, mamo, schodzę. To co, laleczki? Która z was chce ze mną iść? Ty czy ty? No dobra, no to mamy ciasto, mamy dynię, element dekoracyjny, no i jeszcze brakuje nam waszej młodszej siostry. Idę już! Wszyscy na nas czekają. Idziemy, Marysiu. Ty będziesz ze mną. O nie! Jakiś wielki potwór patrzy na mnie wielkimi oczami. Ema, proszę cię, nie przejmuj się. Przecież to nie jest żaden potwór, to jest tylko warzywo. No dobra, dzieciaki, no to zbieramy się. Za mną. O kurczę, świetne ognisko, naprawdę super. Ej, ej, ale super, super mi wyszło to ciasto, co nie? Dobrze się przypieka. Dobrze ci poszło. O, ale słodkie dziecko, to chłopiec, prawda? Jak ma na imię? Nazywa się Tymon. O kurczę, kochana moja Marysiu, chyba jest dość zimno. Chodź, położę cię przy ognisku. No dobrze, no to chyba wszyscy mają okazję dobrze się bawić. Cieszę się. Co, kochanie, jak ci leci z twoją małą laleczką? No właśnie, opiekuję się nią, jest jej trochę chłodno, więc chciałam ją posadzić przy ognisku. I ona nic nie zje, ale ja bym chciała. No to chodź za mną, pójdziemy po trochę ciasta i upieczesz sobie chleb. Dobrze, mama, już idę. Marysiu, zostań tutaj, idę po chlebek do upieczenia. Musisz zostać i nie zbliżać się do ognia, żeby się nie przepalić. O, Andreas, dlaczego trzymasz całe ręce w cieście? Nie wolno tak. O, przepraszam, myślałem, że to ciastolina była taka fajna. O kurczę, nie wiem, czy można to dalej jeść, to ciasto. Miał takie brudne rączki. Emma, idź poproś brata w takim razie. Ej, mogę kawałek chleba do upieczenia? Bo twój kolega podusił całe ciasto brudnymi rękami, mami prosiła. No dobra, dobra, pewnie. Możesz sobie tutaj zjeść kawałek. O, dzięki, Julia. No ale jesteś super. Na pewno będzie pyszna. Dobra, dobra, smacznego. O, a gdzie jest moja Marysia? O nie! O nie, przypala się! Wyjdź z tego, wyjdź!